Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Mio. Sponsorem programu jest Yamaha. Sponsorem programu jest Gemoto. Odzież, części i akcesoria motocyklowe. Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku niedościgły Waldemar i wrażenia z jazdy Triumfem Speed Triple RR. Profesor Igor kontynuuje swoją podróż po Polsce. W tej części odwiedził m.in. kopalnię uranu. Porada, jak dbać o płyny w motocyklu zimą. To, że niedościgły Waldemar stoi w czapce, takiej wykwintnej. Gdybym ja miał też taką czapkę, to wyglądalibyśmy jak kolesie z filmu Sąsiedzi. Ale to, że Waldemar jest w czapce, to nie jest wynikowa tego, że zimno mu w uszy, tylko tego, że będziemy wspierali pewną bardzo słuszną inicjatywę, bo tutaj za chwilę zauważycie, że Motoślad, poza tym, że zajmuje się motocyklami, zajmuje się też wspieraniem słusznych inicjatyw. Boisko, na którym się znajdujemy, należy do... Klub Sportowy Ursus i bardzo... Naciskam na to, żeby Państwo, jako nasi stali widzowie, bądź również i nie stali, wsparli ten klub. Tak, za nami młodzież grająca w piłkę, młodzież, która jest narybkiem polskiego piłkarstwa. Im lepsze będą mieli warunki, tym więcej będziemy mieli na przykład Lewandowskich. Ale przechodząc teraz do konkretów, niedościgły Waldemarze, jeździłem tym Speed Triplem 1200 RR i zrobił na mnie wrażenie motocykla kompletnego. On naprawdę zachowuje się bardzo poprawnie, chociaż powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz. Teraz mamy chłodne dni, opony ciężko dogrzać i nawet ty, niedościgły Waldemarze, używałeś nawet kontroli trakcji. No tak, nie jestem z tego powodu zadowolony, bo ja uwielbiam, jak motocykl driftuje, jak próbuje mnie tylne koło wyprzedzić i wtedy mogę naprawdę wyczuć cały potencjał tego sprzętu, aczkolwiek muszę przyznać, że potencjał jest niesamowity. No dobra. W porównaniu do zeszłorocznego RS-a nastąpiło tutaj kilka bardzo ciekawych zmian. Między innymi, co mi się bardzo podoba, są założone klipony. Kierownica, pozycja jest troszeczkę przesunięta na rękach do przodu. Z kolei podnóżki poszły lekko do tyłu, czyli mamy taki pazur sportowy. No i to w to mi graj. Wiesz co, znawcy tematu, którzy też testowali ten motocykl, twierdzili, że on właściwie jest do niczego, bo to jest pojemność, która się nie łapie w żadnej specyfikacji, bo tamto. Ale on mi dawał potworną radochę z jazdy. Ja miałem wrażenie, że ten motocykl jest ze mną zespolony. To, co ja robię, to jakby on wiedział wcześniej, co ja chcę zrobić, składał się w zakręty, tak, mnie to pasowało, no było po prostu rewelacyjnie. I powiedziałem wtedy jedną rzecz. Jeżeli pojawi się w moim garażu, już nie będę wymieniał, motocyklami, to bardzo bym chciał, żeby on stał gdzieś tam wśród tych moich motocykli i był jednym z nich, który nadaje się do tego, żeby trochę poszaleć. Ja chciałbym tutaj zaznaczyć to, o czym powiedziałeś wcześniej, czyli o tych zakrętach. Naprawdę, i tutaj kładę po prostu wszystko na szali, ten motocykl tak pięknie skręca, w zasadzie tak jakby chciał powiedzieć, wiesz co, weź mi nie przeszkadzaj, ja i tak ten zakręt pokonam sam. Dlaczego tak jest? To zawieszenie elektroniczne, no powiedziałbym takie pół elektroniczne, pełno elektroniczne, dlatego że napięcie wstępne jednak musimy ustawiać mechanicznie, ale to jest standard. Ono w trakcie jazdy dynamicznie ustawia nam swoje preferencje, no bo jak bardziej potrzebuje miękkiego jakby setupu, no to ono elektronicznie wszystkim steruje. Oczywiście, jak są bardziej wymagający, tak jak ja, bądź mniej wymagający, tak jak mało takich, wtedy możemy sobie na tym
pięknym, dużym wyświetlaczu TFT ustawić to zawieszenie, trochę bardziej twarde, bądź trochę bardziej miękkie. No jest to naprawdę rewelacyjne. Jest tam wiele różnych jeszcze innych opcji, w których można sobie poustawiać różne opcje drogowe. Można sobie ustawić dla, jak ktoś chce, temperaturę wody, żeby ona się tam pięknie nam wyświetlała, temperaturę silnika. Mało tego, jeszcze bym chciał wrócić kilka kroków wstecz. Oprócz tego zawieszenia elektronicznie możemy ustawić sobie wsparcie hamowania silnikiem. Tak więc pełen... To są takie już, to są już takie typowe nastawy na tor. Poziom hamowania silnikiem, tym podobne rzeczy. Wiesz, ja jestem pod wielkim wrażeniem oddawania mocy tego sprzętu. Ja jeszcze bym chciał jedno zaznaczyć. No bo jednak ta torowość we mnie jest, benzyna we krwi. Oczywiście mamy wbudowany w wyświetlacz lap timer, który możemy sobie tam ustawiać i tak dalej. Tak więc... Pełen setup na tor, z dołu motocykl świetnie się zbiera, ale jak tylko dostanie kilka tysięcy obrotów na silniku, to po prostu mam wrażenie, że się rama gnie, tak oddaje tą moc. Dość często włącza się w zakręcie kontrola trakcji. Dlaczego? Dlatego, że ta moc naprawdę jest dość duża i... Trudna do przeniesienia. Trudna do przeniesienia i trzeba naprawdę uważać, bo to diabeł tutaj tkwi. Wiesz, ja jeszcze też zwracam uwagę na jedną rzecz, na stylistykę. Nawiązanie do starych wyścigowych motocykli, ta przepiękna lampa okrągła, do tego wieweczka udająca nieco taki klimat wyścigów z lat, nie wiem, 80. To wszystko robi robotę i patrzę na ten motocykl za każdym razem z dużą radością. No, jak zobaczyłem tę owiewkę i tego LEDa z przodu, po prostu, no, miękkie nogi. No, zauroczył mnie ten przód niesamowicie. Podjechałem do firmy, w której pracuję. Mamy tam brać motocyklową kilkunastu motocyklistów i wszyscy, którzy zobaczyli ten motocykl, to powiedzieli wow. Co prawda, za ten tą piękną czerwień musimy dopłacić chyba 1250 zł, bo w standardzie ten cały zestaw, cały ten setup jest w standardzie, czyli zawieszenie olinsowe, wszystkie te elementy dopłacamy tylko za ten kolor, tak więc nie ma jakichś wynalazków, że okej, motocykl kosztuje tyle, ale musicie tyle i tyle dopłacić. Nie, tu jest cały motocykl w cenie, do tego mamy 1200 i mamy ten piękny kolor, ale nawiązałbym to, co mówiłeś kiedyś, że te wstawki karbonowe plus ten kolor i ta okrągła lampa, no po prostu rozwaliły system. To, co kiedyś mówiliśmy z łowcą, jak wspólnie testowaliśmy rakety, że no projektanci się naprawdę podpisali i nie współpracowali na pewno z księgowymi. Wiesz co, jeszcze jedna ważna sprawa, bo to jest model, który pojawił się na rynku, on za jakiś czas zniknie i w pewnym sensie stanie się modelem kolekcjonerskim. Zatem jeżeli ktoś kupi taki motocykl, będzie go może nie tyle oszczędzał, co po prostu będzie dbał o niego i poczeka lat kilka, może się okazać, że on będzie droższy niż wychodząc z fabryki, ile kosztuje w salonie. Dobrze, to teraz przejdźmy do lusterek. Ten motocykl fajnie się sprawuje w mieście, jest wąziutki, zwiwny, bardzo ładnie przyspiesza. Co widzisz w lusterkach? Łokcie? Nic. W zasadzie to nawet łokci nie widzę. Mimo, że próbuję dość często te łokcie chować, żeby coś zobaczyć, próbowałem kilka ustawień tych lusterek w przód i w tył. W zasadzie ciężko jest cokolwiek dostrzec w nich. No ale proszę cię, ten motocykl ma widzieć wszystkich w lusterkach, czyli zawsze być z przodu. Wiesz co, kiedyś z jednej firmy panowie powiedzieli, dlaczego właśnie w tych lusterkach nikt nie widać. Nic nie widać. No nie widać nic, bo kto cię dogoni. To coś w tym jest. Nie ma się sensu oglądać, kiedy wiadomo, jaki mamy power pod ręką, chociaż ostatnio bardzo podcięto skrzydła wszystkim jeżdżącym, bo trochę drogo kosztują mandaty, więc jeździmy patrząc bez przerwy na szybkościomierz, zamiast gapić się na drogę, żeby na tym motocyklu, który naprawdę przyspiesza jak diabeł, nie przesadzić. No dobra, hamulce. No wiesz, no cóż tutaj dużo mówić. ABS włącza się non-stop, dlatego że z większych prędkości, żeby jednak wyhamować dość ostro, no to trzeba tą klamkę docisnąć. Ale jest tutaj piękny zestaw Brembo RCS, który spełnia swoją robotę. Duże tarcze hamulcowe, nie pamiętam dokładnie, przepraszam jeśli się pomyliłem, 320 mm. Tak więc cały ten zestaw
robi robotę, super rewelacyjnie hamuje. Do tego, tak jak wcześniej powiedziałem, możemy trochę się wspierać silnikiem, ustawić sobie to hamowanie silnikiem. No tylnego hamulca, w zależności od tego, kto co lubi, na dojeździe do zakrętu możemy sobie używać, żeby sobie go lekko tam ustawić, ustabilizować do zakrętu. Hamulce rewelacja. Niedościgły Waldemarze, czas na ocenę od 1 do 5. No tak, tutaj w ogóle nie musiałbym się nad niczym zastanawiać. Jak zobaczyłem ten motocykl, jak nim się przejechałem, to od razu dostaję ode mnie 5. Piękna nasza Polska cała, powracamy do podróży profesora Igora właśnie po naszym pięknym kraju. Byliśmy na Zamku Czocha, było mnóstwo ciekawych miejsc, ale niespokojna dusza profesora Igora sprawiła, że pomknął dalej. Co się pojawiło kolejnego na trasie? Mknąć to chyba teraz troszeczkę na wyrost jest, bo jedziemy przez góry. Zmierzamy w stronę Szklarskiej Poręby, czyli już kręte drogi, troszeczkę wolniej, za to widoki zapierające dech w piersiach. Tam jest po drodze takie miasteczko, nie wiem czy akurat ty przez nie przejeżdżałeś, w której nagrywany był pierwszy odcinek Samych Swoich. Nie pamiętam nazwy miejscowości, wybaczcie, zabijecie mnie pewnie, ale jak się tam wygoogla, to do tego miasteczka można przyjechać. Tam się odbywał taki festiwal filmów komediowych. Parę lat temu to było. Pan burmistrz z wiceburmistrzem chodzili przebrani za Flipa i Flapa. Na ryneczku można kupić w sklepie z pamiątkami słynny granat, oczywiście zrobiony z drewna, z napisem Sami Swoi albo czymś tam jeszcze. Przeurocze miejsca. W ogóle tamte rejony są przepiękne. No dobrze, Szklarska Poręba. Szklarska Poręba to jest jedno z najbardziej niebywałych miejsc w polskich górach. Muszę powiedzieć tak dość osobiście, że to jest chyba moje ulubione miejsce w górach. No, mamy Zakopane, do którego jeżdżą wszyscy, mamy Krynicę, do której jeżdżą wszyscy, natomiast Szklarska pojawia się gdzieś w naszym umyśle w momencie, gdy myślimy o nartach biegowych albo coś takiego, natomiast latem serdecznie polecam. Wodospady, no jeden szczególnie wielki, jeden z największych w zasadzie wodospadów w Polsce. Kamieńczyk, wart zobaczenia, tylko tu trzeba sobie zarezerwować dobre 2 czy 3, a może nawet 4 godziny w zależności od naszej sprawności fizycznej, żeby się tam w ogóle dostać, bo musimy przejść przez Park Narodowy po niekamienistym, po kamiennym podłożu. I to nie są takie kamyczki, jak gdzieś wysypane na podwórku czy na parkingu. To są normalne, wielgachne kamulce, po których się musimy przedreptać tam i z powrotem. To też musimy pamiętać. Na górze schronisko, w którym na szczęście można choćby napić się wody, ale warto. A eksplorowałeś te rejony w butach motocyklowych, czy założyłeś coś specjalnego? Zgadłeś. Dokładnie buty motocyklowe. No cóż innego mógłbym mieć ze sobą, mając 3 kuferki i każdy centymetr sześcienny doskonale obliczony. Ale tak się dobrze przejrzysz, to niektóre buty motocyklowe wyglądają jak narciarskie, dają radę, a poza tym są dość przyczepne, co by nie mówić. Tym razem nauczony doświadczeniem z Rygi konkretnie, już nie targałem ze sobą całego tego tałataństwa, kurtki, podpinki, 2 kasków i tak dalej. Nie, to wszystko zostało przypięte elegancko pancerną linką do motocykla, spięte jeszcze z alarmem na tarczy, z alarmem uruchomionym w motocyklu, tak że było bezpieczne, a ja szedłem tak sobie po prostu na luzaczku. Wiesz, to jest też tak, że jak odwiedziłem kiedyś jedną kawiarnię i tam do baru było przylepione 5 zł i pani barmanka powiedziała, że ma niezły cyrk codziennie, jak patrzy, jak ktoś próbuje gwizdnąć tą 5-złotówkę. Pomyślałem sobie, że tak może być z tymi kaskami przypiętymi do motocykla. Ktoś podchodzi i mówi, pociągnę sobie. Ale chyba cywilizacja w Polsce już jest na tyle duża, że motocykle nie są obiektem aż tak wielkiego zainteresowania, typu mama posadzi synka na motocyklu, a synek budkami po baku. Błagam, proszę, czasami te motocykle są droższe od państwa aut. Ja wiem, że to, co mówię w tej chwili, nie powinno trafiać do państwa, bo motoślad oglądają cywilizowani, kochani ludzie, no ale takie sytuacje się zdarzają. Kiedyś miałem podrapany bak, bo pani próbowała dziecko w budkach z klamereczkami posadzić na motocyklu, żeby zrobić zdjęcie.
No dobrze, wracamy do podróży, wracamy do tego, że trochę chyba umordowany wróciłeś z tej przechadzki w butach motocyklowych po tych bambulcach. I co dalej? Dalej kolejne miejsce, które obowiązkowo trzeba odwiedzić w trakcie takiej wyprawy, mianowicie kopalnia uranu w Kowarach. No to ciekawa historia, o ile kojarzę, to po wojnie pracowało tam mnóstwo ludzi, którzy po prostu byli tam zsyłani w pewnym sensie i musieli zasuwać w tej kopalni uranu. Mało kto sobie zdawał sprawę, jak bardzo to jest niebezpieczne. Wersja oficjalna jest taka, że ludzie przyjeżdżali tam zachęceni naprawdę bardzo wysokimi w porównaniu do reszty górnictwa zarobkami. Złoża uranu nie były jakieś niebywale bogate, dlatego zostały wyeksploatowane dość szybko. Natomiast to, co tam zostało, to działający od lat 50. do dziś ośrodek uranoterapii. Jakkolwiek to nie brzmi, no to wdychanie radonu, które zazwyczaj jest niebezpieczne dla naszego zdrowia, w kontrolowanych warunkach może wpływać dobrze na górne drogi oddechowe, zwłaszcza w przypadku osób, które cierpią na różnego rodzaju schorzenia astmatyczne czy też uczulenia. Tak przynajmniej powiedział przewodnik. Ach, oby tak było. Ja wiem, że kiedyś produkowano zegarki świecące w nocy, które emitowało tyle promieniotwórczych tam świństw, że można było zrobić sobie niezłą krzywdę. W związku z tym jestem święcie przekonany, że ci ludzie, którzy prowadzą tą, jak to nazywa się, radoterapię, wiedzą, co czynią i nikomu złego nic się nie stanie. Piękna kolejna miejscowość. Jakbyś mógł powiedzieć, wpadnijcie tam i zobaczcie tę kopalnię, to co tam można jeszcze zobaczyć? Przede wszystkim na ekspozycji znajduje się szkło uranowe. Ciężkie szkło, które świeci w ciemnościach, no, może niekoniecznie w ciemnościach, ale jeżeli poświecimy ultrafioletem, daje naprawdę bardzo jaskrawe światło. Oprócz tego można zobaczyć naturalną żyłę uranową w skale występującą. Ona została wprawdzie na wszelki wypadek zasłonięta szkłem ołowiowym, ale występuje i można sprawdzić liczniczkiem promieniowania, czy, że naprawdę mamy do czynienia z materiałem promieniotwórczym, dokładnie. Mamy też ekspozycję, no, właściwie nie do końca związaną z Kowarami, bo wystawiona tam jest replika bomby jądrowej. Fiu, no bo tak, te materiały wyjeżdżały wiadomo gdzie i wiadomo po co. Kowary to też dywany. Czy przeleciałeś się na jakimś dywanie latającym? Nie, ale starałem się lecieć w miarę bezpiecznie Tigerem, do czego też oczywiście niezmiennie zachęcam. Jeżeli już lecimy gdzieś, to z głową i bezpiecznie. Kolejna porada dotycząca zimowania motocykla. Tym razem zajmiemy się kwestią płynów. Oczywiście pod warunkiem, że wasz motocykl jest motocyklem chłodzonym cieczą, ale to nie jedyne płyny, które w motocyklu krążą. No tak, tutaj o to trzeba zadbać, zwłaszcza kiedy niedawno kupiliście ten motocykl, nie znacie jego historii, albo jest to motocykl wyścigowy. Tutaj znam paru zawodników, co sobie zapomniało i jak wiadomo, motocykle wyścigowe jeżdżą na wodzie, więc tu o to trzeba zadbać, zwłaszcza kiedy motocykl stoi w miejscu, gdzie jest zimno, a zima może być sroga. Niewątpliwie jedną z rzeczy, o którą na pewno należy zadbać przed zimą, jest to płyn w waszych układach chłodzenia. Dlaczego? Między innymi dlatego, że ten płyn odpowiada za to, jak szybko te układy chłodzenia pozamarzają. W przypadku, kiedy nie znacie jego historii, kiedy nie wiecie, czym to jest zalane, albo motocykl na przykład ma jakąś historię wyścigową, bo wyścigowe motocykle są zalewane wodą, warto przed zimą to zrobić, więc jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie to sprawdźcie, bo możecie uratować swój motocykl. Co prawda obecnie mamy bardziej wiosnę niż zimę, ale myślę, że zima spokojnie wróci i mrozy jeszcze nadejdą. Zatem przejdźcie się do swoich motocykli i sprawdźcie sobie płyn w waszych układach chłodzenia. Warto się w tym celu zaopatrzyć w jakikolwiek przyrząd do pomiaru tak naprawdę zamarzalności płynu, że tak to nazwę. Wystarczy coś prostego, nie trzeba tutaj kupować nic super profesjonalnego, wystarczy kupić cokolwiek prostego, teraz na pewno na promocjach w supermarketach czy w internecie jest tego masę, kosztuje to od parunastu do parudziesięciu złotych. To nie są precyzyjne przyrządy faktycznie i gdzieś tam mogą być przekłamania, ale warto mimo wszystko nawet czymś takim sprawdzić. Jeżeli wam to pokaże, że temperatura zamarzania płynu jest około minus 30 stopni, to spokojnie jesteście bezpieczni. Natomiast jeżeli pokaże, że jest to w okolicach zera czy tam minus 5, no to już należałoby ten płyn wymienić. Natomiast żeby to sprawdzić, należy dostać się w motocyklu do korka chłodnicy. Nie sprawdzajcie tego w zbiornikach wyrównawczych, bo do zbiornika wyrównawczego ktoś mógł dolać po prostu płynu, co więcej, mógł dolać koncentratu, bo przeróżne rzeczy ludzie dolewają, czy też
parametrze wody i może Was to wprowadzić dość mocno w błąd. Należy odkręcić korek chłodnicy i należy sprawdzić to tam. Nie we wszystkich motocyklach będzie to tak łatwo dostępne, jak tutaj na przykładzie Yamaha MT-07. Natomiast warto się pokusić, jeżeli trzeba nawet podnieść zbiornik, podnieść, odkręcić korek, sprawdzić. Co więcej, korki są dość często zabezpieczane podwójnie, czyli jedno to jest to zakręcenie, a druga jest jakaś śrubka, która zabezpiecza go przed przypadkowym odkręceniem. Zdejmiemy sobie korek i sprawdzimy sobie przy okazji dwie rzeczy, a nawet trzy. Po pierwsze, zobaczymy, czy nasz układ chłodzenia jest pełny. Tak, jest pełny. Po drugie, możemy sobie zawsze sprawdzić stan korka. Korek jest jednym z ważniejszych tak naprawdę elementów układu chłodzenia. Te wszystkie zaworki, tutaj ta sprężynka, jeden zaworek, drugi zaworek, odpowiada za to, jak działa nasz układ. Warto to od razu przy okazji sprawdzić i pobierzemy sobie próbkę naszego płynu. Najprostszy przyrząd na świecie z supermarketu. Wkładamy sobie go do naszej chłodnicy. Musimy pobrać odpowiednią ilość płynu. O, i zobaczyć, co tutaj się wydarzyło. Słuchajcie, nasz płyn, temperatura jego zamarzania jest około 30, minus 30 oczywiście stopni Celsjusza. Płyn jest ładny, klarowny, wygląda praktycznie jak nowy. Taki płyn zostawiamy w spokoju i możemy jak najbardziej z takim płynem zimować, motocykl czy też jeździć oczywiście na tym płynie. Natomiast gdyby był brudny, gdyby cokolwiek tam było z nim nie tak, mętny albo za niska temperatura zamarzania, wtedy byśmy na pewno musieli ten płyn zmienić i najlepiej jeszcze teraz, żeby nie dopuścić do tego, żeby zamarzł nam układ chłodzenia. Dziękuję i zapraszamy na kolejne porady.